dzisiejszym odcinku dostaliśmy nową, potężną aktualizację w Fortnite. Między innymi dostaliśmy nowy tryb Marvela, nowe mityczne przedmioty Ironmana oraz nowe zmiany na mapie. Aby niczego nie przegapić, oglądajcie ten film do samego końca. Ale widzowie, zanim przejdziemy do nowości, przygotowałem coś dla was. Jako że dzisiaj w sklepie dostaliśmy totalnie nowego skina Ironmana, który prezentuje się dokładnie w ten sposób. Zaraz wam w odcinku pokażę, jak to wszystko wygląda, ponieważ mam te wszystkie skiny, za co bardzo dziękuję Epicowi. Także słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jeśli chcecie zgarnąć dzisiaj skina Ironmana, koniecznie musicie wykonać 3 zadania. Po pierwsze, musicie zostawić łapkę w górę pod odcinkiem, musicie zasubskrybować kanał Rafa Plus, ten, który teraz ogląda. Dzwoneczek oczywiście też zaznaczcie. No i co najważniejsze, widzowie, upewnijcie się, czy nie wygasł wam kod Rafa to ja w sklepie. Także sprawdźcie, czy go macie. I co najważniejsze, będziecie mieli linka do Discorda w opisie. Dołączcie również do niego, bo tam będą wyniki. Okej, widzowie, my już jesteśmy w grze i ja już jestem w lobby. Oczywiście ubrałem tego nowego skina, którego dzisiaj możecie zgarnąć. Słuchajcie, jeśli chodzi o samego tego skina, wydaje mi się, że on bardzo jest podobny do tego Iron Spidermana, którego mieliśmy. I słuchajcie, na samym wstępie pogadamy sobie o zmianach na mapie, przejdziemy oczywiście do mitycznych przedmiotów, ale gdy odpalam mapę, okazuje się, że nie mamy dosłownie nic nowego, jeśli chodzi o zmiany, oprócz tego, co dostaliśmy dokładnie w tym miejscu, no bo zazwyczaj było tak, że jak dostaliśmy aktualizację jakąś, to były jakieś zakryte tereny, teraz okazuje się, że niestety, ale na tą chwilę nie ma nic, ale to nie do końca jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że ja już tutaj odkryłem, że po pierwsze, tutaj mamy pierwsze jakieś, nie wiem, czy to jest jakieś wejście, czy coś się z tego będzie wysuwać, nie mam zielonego pojęcia, być może coś z biegiem czasu tutaj się będzie działo. Tutaj mamy tak, pierwsze, drugie, tam na pewno mamy trzecie, czwarte, czekajcie, czwarte, więc tu jeszcze gdzieś powinno być, bo to tak jest trochę dookoła, czekajcie, jakbyśmy to mieli tak zobaczyć, jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, 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 być może jeszcze gdzieś to jest po całej mapie rozrzucone, a tam jest jeszcze coś takie, więc tego jest naprawdę sporo i być może w tych miejscach będą te mityczne przedmioty Ironmana. No, no nie wiem, widzowie, jak to będzie do końca wyglądać, ale zobaczmy, czy nie mamy właśnie tutaj jakiejś flary, czy coś w tym stylu. Także po pierwsze lećmy sobie dokładnie na to miejsce i być może tutaj, to jest mój pierwszy mecz, widzowie, więc być może tutaj dostaniemy właśnie, być może w którejś z tych lokacji będziemy mieli Ironmana. Nie wiem, jak te mityki się zdobywa, także zaraz to wszystko zobaczymy, jak to wygląda. Na razie lećmy w to miejsce i zobaczymy. Być może jest tutaj jakiś NPC i na pewno jest jeden NPC, ale ej, patrzcie się, jak trafiłem. No, nie miałem zielonego pojęcia, że tutaj to jest, także jak z nim pogadamy, to mamy tutaj zestaw bojowy Ironmana i w dodatku mamy tutaj karabin. Także słuchajcie, być może to jest po całej mapie tak rozsiane, ale z tego, co też widzę, mamy skrzyń. Aj, no i to mi się podoba, widzowie, to mi się podoba. Jeśli chcecie, żebym nagrał taki challenge tylko tych skrzyń, wiecie, co robić. Słuchajcie, zobaczmy, co tutaj mamy. Po pierwsze, czyli na to wygląda, że tego będzie sporo. Czyli nie dość, że będziemy mieli to właśnie w tych skrzyniach, pewnie one będą po całej mapie gdzieś tutaj rozsypane. Wygląda na to, że to jest tylko i wyłącznie... Zaraz to wszystko przetestujemy, widzowie, więc oglądajcie do samego końca. Czekajcie, czy tutaj będzie jakaś jeszcze skrzynka? No, wygląda na to, że niestety nie. Ja bym się jeszcze zastanowił, co się stanie, jak wyeliminujemy tego Ironmana, ale na razie może to zostawmy. Ja postaram się teraz znaleźć jakieś IM-y i zakupimy sobie od niego brakujące rzeczy, ale pierwsze, od czego zaczniemy, no to oczywiście będą buty Ironmana. I teraz tak, mamy tak, lewym przyciskiem myszy je odpalamy i mamy jedno promień, wymaga zestawu bojowego w ekwipunku. Aha, czyli to również się uzupełnia trochę jak War Machine. No dobra, słuchajcie, także ja tutaj już wam pokazuję, jak te buty działają. W dodatku mamy jeszcze rękawice, ale słuchajcie, no użyjmy sobie tego i zobaczmy, jak to wygląda. Ej, to jest niesamowite. Ile my daty? Ej, my na tym możemy cały czas... Tu, czekajcie. Aha, on się... Tak, na dole macie pokazane, że po prostu mamy... Ej, my możemy prawie całą mapę na tym przelecieć. Co tu się dzieje? Tylko pytanie, czy ja te buty stracę, czy nie? Ja bym jeszcze zobaczył tutaj na opis, jak ten opis tu wygląda i polecimy sobie do kolejnej skrzynki, ponieważ tych skrzynek powinniśmy mieć sporo, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, buty zaczynają mi się...
kończyć. I teraz pytanie, one się wyładowały i one się znowu ładują. Ej, słuchajcie, czy to będzie jeden z najlepszych mitycznych przedmiotów? Bo tak mi się to trochę wydaje, że to będzie jeden z najlepszych przedmiotów. I tak, działa to co 20 sekund. Zobaczymy, czy tutaj mamy również Ironmana. Zobaczmy, kogo tutaj mamy na tej lokacji. Bo nie wiem, czy mieliśmy tutaj kogoś, więc możemy sobie przejść. Być może ten NPC był, ale być może jest to kolejny Iron Man, bo tak mi się wydaje, że ich powinno być kilku, bo dziwne by było. Ale no, jednak nie. Tutaj mamy Kapitana Amerykę, więc dobra, użyjmy sobie jeszcze raz tych butów i przelećmy. Czekajcie, spacja to jest wznoszenie. Ja cię kręcę. Lewy kontrol, zniżanie, unik, unik. Ej, XD, jakie to jest dobre. Dobra, lećmy na kolejną skrzynię, otwórzmy kolejną skrzynię. Ale ja cię kręcę, ej, to jest mega dobrze zrobione. Ogólnie te przedmioty są lepiej zrobione niż w tych gierkach marvelowych. Dobra, zobaczmy, mamy rękawice, czyli nie będziemy musieli złota tutaj szukać. Więc słuchajcie, ja myślę, że po prostu zrobimy sobie w ten sposób, że ja użyję... Aha, odpalenie repulsora i jedno promień. Czyli wygląda na to, że chyba mamy cały zestaw, bo brakuje nam... Wznoszenie to prawdopodobnie będzie tylko i wyłącznie. Czekajcie, gdzie my mieliśmy jeszcze? Tutaj mamy kolejną taką bazę. Dobra, użyjmy sobie butów. Ja chciałbym tutaj przeczytać, co, jak te buty są opisane. Lataj po mapie z oszałamiającą prędkością dzięki zestawowi lotniczemu Ironmana. Naciśnij przycisk strzału podczas lotu, by szybko zmienić kierunek, przyspieszyć oraz taranować graczy i budynki. Słuchajcie, nagram mity związane z tym, więc śledźcie również główny kanał. Jeśli masz w ekwipunku również zestaw bojowy Ironmana, naciśnij przycisk celowania, by wystrzelić jedno promień, będąc w powietrzu. No zaraz sobie to wszystko przetestujemy. Lećmy jeszcze, może zniżmy się tutaj na dół, żebyśmy się tutaj nie... Aha, czyli nie giniemy. No to jeden mit, można powiedzieć, że mamy załatwiony. Zaraz przejdziemy do kolejnego testu właśnie tutaj tych rękawic. Widzowie, no sprawdźmy wszystkie te rzeczy, bo naprawdę wygląda to wszystko niesamowicie. Jestem ciekaw, czy może jakieś zrzuty zostaje dodane. Wiem, że drony Starkowe są podobno dodane, ale to zaraz sprawdzimy, bo w sumie tutaj mamy tą lokację. Więc ja bym, słuchajcie, ja bym zrobił teraz tak, że ja wejdę sobie na tą lokację dokładnie tutaj, otworzę skrzynię i słuchajcie, no jeśli chodzi o te skrzynie, to ich nie... I właśnie, tutaj nie ma Ironmana, więc tego pulsa sobie zakupimy. Ja tutaj, słuchajcie, mam kolejne buty. Możemy mieć dwie buty? Nie, możemy mieć tylko jedne buty, dwie buty. Co ja w ogóle mówię? Słuchajcie, także tak wyglądają te skrzynie. Wygląda na to, że one są tylko i wyłącznie... jedne na mapie, w sensie jedne na tej mini miejscówce, więc po jednej mamy, więc jeśli tych miejscówek jest, załóżmy 5, no to ich będzie 5 i wydaje, wygląda na to, czekajcie, czy my tutaj coś mamy, czy to jest coś nowego? Dobra, widzowie, wygląda na to, że tam coś jest, więc ja teraz odpalam buty, właśnie mamy jeszcze do przetestowania rękawice, ale przy... Ej, jak to, czekajcie, a ta... Ej, ale to jest potężne. No to jest totalnie potężna sprawa. Nie, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba jeden z najlepszych mityków. Właśnie jeszcze tutaj bym sobie dźwiękowo to zobaczył, jak to wszystko wygląda. Ale to jest... Ej, tutaj się coś pojawia. Czekajcie. Czyli tak jak mówiłem, podczas gry... Dobra, widzowie, ja wam mówię. Ja wam dobrze mówiłem. Oglądajcie film do samego końca. Czyli wygląda na to, że my tutaj coś jeszcze mamy. No to jest niesamowite. Więc słuchajcie, wejdźmy sobie i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Mamy jakąś bazę Ironmana. Okej, okay, siema. Czekajcie. Weź sprzęt Ironmana. Okej. Okay. Aha, dobra. Okej, okay, okej, okay, czyli... Aha. Dobra, czyli to jest taka jakby kapsuła, która nam tutaj daje te rzeczy za darmo, że tak powiem. Nie trzeba kupować, nie trzeba skrzynek. Czyli to zlatuje, ale ja bym jeszcze sprawdził to coś, ale powiem wam, no myślałem, że tutaj jeszcze coś będzie. Myślałem, że tutaj coś jeszcze będzie, ale wygląda to naprawdę kozacko. Zobaczmy sobie te rękawice, bo ja tutaj obiecałem te rękawice. I teraz tak, mamy odpalenie repulsora. Dobra, czekajcie. Czy tam się coś... Aha, dobra, kolejny statek. Dobra, lećmy jeszcze do kolejnego... Ej, jak te statki w ogóle spadają z nieba. Jak to dobrze wygląda. W sensie nie wiem, jak to nazwać, widzowie. Jak wiecie, jak to się nazywa, napiszcie w komentarzu. Ale naprawdę, powiem wam, że to jest jedna z lepszych aktualizacji w ostatnim czasie. Zobaczmy, zlećmy sobie tutaj na dół. I teraz tak, użyjmy sobie tych rękawic. Ja bym sobie tutaj tak zrobił. Użyjmy tych rękawic, jak to... Aha, czyli to po prostu strzela w ten sposób... I zobaczmy na ten jedno promień, ok? 3, 2, 1, go.
Niezłe. Naprawdę niezłe. Ja bym jeszcze sprawdził bunkier, czy w bunkrze czegoś nie ma. Także mamy to. Użyjmy sobie oczywiście. Zaraz zobaczymy, jak to, jak ta kombinacja wygląda. Jedno i drugie. I na pewno przetestujemy wszystkie mity. Widzowie, jak macie jakieś mity tutaj dla mnie, jak macie jakieś tutaj pomysły na mity, dajcie znać. Zobaczymy, no w sumie wszystko zobaczymy, co jest możliwe do zrobienia. I ja jedyne, co chciałem jeszcze, to zakupić sobie jeszcze ten karabin, bo jeszcze tego karabinu nie mamy. I użyjemy sobie jednego i drugiego na raz. Ale będziemy musieli wejść do bunkra. Otworzymy sobie bunkier i zobaczmy, czy tu znowu... Ej, jak... Aha, czyli tak, mamy tutaj buty i mamy to. Ale czekajcie, a to nam jakoś po prostu wyrzuci, jak to nawet nie mamy, tak? Czy to nam da... Dobra, to nam wyrzuca, więc... Słuchajcie, jak ktoś będzie zabierał, to podbierajcie z ziemi. Taka tutaj podpowiedź. I teraz tak, to jest niesamowita sprawa. Naprawdę to jest niesamowita sprawa. Okej, okay, i teraz użyjmy jednego... Aha! Okej, okay, to tak nie działa, żebym ja tu nie zginął, dobra, czyli albo jedno, albo drugie, ale w zestawie coś jeszcze tam mieliśmy. Czekajcie, ja te buty muszę jeszcze bardziej przetestować. Oglądajmy do samego końca i przelećmy sobie jeszcze dokładnie w tamto miejsce, bo wydaje mi się, że tam coś jeszcze może być, bo niby tutaj jest jakaś, być może to jest po prostu, aha... Czekajcie, tu jest na szaro, tu jest na szaro. Dobra, wiecie co? Ja sobie użyję jeszcze tych butów i przelecę tam, a do bunkra polecimy w sumie za chwilę. Tam, aha, ale to jest mocne. Ej, ale to jest mocne. Tylko dużo szybciej nam się to kończy. Tak, to jest War Machine? Ej, czyli mamy tak naprawdę dwa statki. Wow. Ej, widzowie, wow, zobaczmy. Spadnijmy tutaj w to miejsce. I co my tu dostaniemy? Czy my tu dostaniemy, ale to jest dobra aktualizacja. Dobra, użyjmy tego, czyli nie musimy też tego szukać. I mamy War Machine. Mityk to i plecak, tylko tu lekko wpada pod ziemię. Ja bym otworzył jeszcze jedną skrzynię. Widzowie, no jest po prostu niesamowicie. Jest po prostu niesamowicie. Niestety, ale tego rifla nie mogę znaleźć, więc ja bym jeszcze po tego rifla tutaj przeleciał w jedno miejsce. Użyjmy sobie tego. Ej, ale powiem wam, naprawdę jestem... w ciężkim szoku, że tak dobra aktualizacja tutaj dla nas została przygotowana. Czyli tak, polecimy sobie na ten bunkier, użyjmy tego znowu i tak, mamy jedno promień, okej? Okay? I użyj... Aha, nie mogę... O! Dobra, czyli w powietrzu możemy używać jedno promienia. Co jakiś czas oczywiście. Ja bym tutaj sobie jeszcze... Wow. Jakie to jest dobre, jestem ciekawy, jaki tu jest damage zadawany, ale wygląda to niesamowicie. Ja sobie zabiorę tutaj złoto stąd i zobaczymy w sumie, czy możemy coś uzyskać z bunkrów. Oczywiście z bunkrów możemy uzyskać złoto, ale czy możemy jeszcze coś uzyskać? Wygląda na to, że nie. Mamy zwykłą wyspę. Czy na wyspie polecam nam jeszcze jakieś mityki, ale to jest mocne. Czyli tak, mamy ten jedno promień co kiedyś. Ej, te przedmioty... Te przedmioty są kozackie. Lećmy po rifla. Zobaczmy jeszcze, jak działa ten rifl. I zobaczmy jeszcze jedną rzecz, słuchajcie. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, ponieważ tych stacji mamy kilka. Ja bym tutaj jeszcze przejechał po mapie, jak to u nas wszystko wygląda. Dobra, przelećmy. Użyjmy. Ej, ale że ja tu trafiłem na tego Ironmana, to jestem w szoku. Okej, boom. Mocne. Musimy sprawdzić damage, musimy sprawdzić to wszystko. A ty nam, byku, teraz sprzedaj tego rifla za 300. I tego rifla możecie zakupić dokładnie w tym miejscu. I teraz tak, słuchajcie. Zobaczmy, czy to działa dokładnie tak samo jak chyba już... No będzie 3 lata. Będzie 3 lata temu, sprawdźmy. Ale to ma op... Ty, jaki to ma opad? To miało taki opad kiedyś? I ja cię kręcę. Chociaż czekajcie, bo ten pierwszy strzał... Ja nie pamiętam, jak to kiedyś działało, ale to wydaje mi się, że lekko tutaj Epic coś namieszał. Także możemy sprawdzić damage. 76. I ja. Czyli to jest tak mocne, jak było mówione, w sensie jak było kiedyś. A oczywiście jak spamimy, to wygląda to tak. Byku, co ty nam wyrzucisz w ogóle? Okej. Okay. Aha. O co ja tu kupowałem? Dobra, wylećmy sobie jeszcze tutaj, widzowie. Wylećmy sobie jeszcze na górę. Powiem wam, no że ja do tej pory jestem w szoku, nie? Ja do tej pory jestem w szoku, że tyle dobrych, fajnych rzeczy dostaliśmy. Już jeśli chodzi o końcówkę, to nie ma żadnych zrzutów. Właśnie, nie sprawdziliśmy jednej rzeczy, czyli dronów. Ja bym jeszcze tutaj zobaczył flagę. Okej. To się w ogóle dało rozwalić? To się da rozwalić normalnie? Aha, da się. No to jestem w szoku również. Słuchajcie, jeszcze bym przeleciał na jakieś drony i zobaczyłbym, czy...
są drony, tylko nie wiem, czy my tam dolecimy. Weźmy sobie jeszcze tą flagę. Zobaczmy, czy tutaj te przedmioty po prostu nie le... A czekajcie, co to jest za przedmiot? Aha, to jest Scar. Zobaczmy, czy te skrzynie Starka tak samo są tu gdzieś. A, słuchajcie, bo my jeszcze nie sprawdziliśmy jednej rzeczy. I to dokładnie tej rzeczy, ale tu nie mamy chyba nic. Chyba tu nie mamy niczego, no nie? Nic tu nie zostało dodane, bo mieliśmy te panele. Ale dobra, słuchajcie, zobaczmy, co mamy z flagi. I słuchajcie, traktujcie ten odcinek bardzo luźno. Pokazuję wam wszystkie nowości. No i nie... A jednak lecą rękawice. Także jeśli potrzebujecie rękawic, no to macie je tutaj. Widzowie, przelećmy jeszcze na drony. Zobaczmy, czy są te drony. Ale tak jak mówię, no... Ta aktualizacja jest naprawdę potężna. Ja nagrywałem początek przed aktualizacją i w ciemno powiedziałem, że to jest potężne. I wygląda na to, że to jest potężne. Tylko ja jeszcze chcę te drony zobaczyć, czy te drony zostaje tutaj jakoś nam dodane. 30 nam zostało. No, powinniśmy tutaj to wszystko przeżyć, ale nawet jakby nie, no to widzowie, większość rzeczy wam pokazałem. Jeśli pojawi się nowy tryb, na pewno dla was nagram. Wy wbijajcie na mapę Red vs Blue i wpadajcie na ostatnie odcinki. A my tutaj sprawdzimy, czy mamy nowe drony, bo tych nowych dronów tutaj... Czekajcie, w ogóle gdzie są te drony? Ja mam pytanie, czy te drony gdzieś tutaj latają, czy one po prostu wszystkie strzeliły, bo... Ej, czy drony od burzy mogą się rozwalić? Wydawało mi się nigdy, że... W sensie, no, wydawało mi się, że raczej nie. Ale ja tu nie widzę żadnego drona, a lokacja jest złota, więc popatrzmy jeszcze na ziemi, czy coś nie zostało rozrzucone. Tam mamy kulkę. Dobra, niby coś tu chyba jest porozrzucane, chociaż chyba nie do końca. Widzowie, nie wiem. Miały być drony. Dronów na tej lokacji nie ma, być może one znikają. Także widzowie, to by było na tyle. Wy wpadajcie na ten odcinek i czekajcie na mity, bo nagram dla was dzisiaj mity właśnie z tych wszystkich rzeczy, ale to na główny kanał. Także trzymajcie się, na razie. Cześć!